Kiedyś było tak, że Samsung produkował na przykład Galaxy Ace, później Galaxy Ace Grand Prime, później Grand Prime Plus, później Grand Prime Plus Advanced, a po dwóch latach jeszcze wypuścili wersję LT Plus i tak się biznes kręcił. I teraz jest chyba podobnie w przypadku Xiaomi, bo tak naprawdę nie wiem, jak ten telefon można plasować w ich hierarchii. Majster Piżu, Redmi S2 i zapraszam do materiału. Do dzisiaj nie wiem, czy bryła jest wykonana z metalu, czy z plastiku farbowanego powłoką metalową, czy też samego plastiku, ale właśnie to ostatnie typuję najbardziej. S2 jest też ogromna i nie chodzi tu tylko o duży ekran. Tu chodzi o to, że są wokół niego ogromne ramki, przez co telefon jest niby bezramkowy, a tak naprawdę gruboramkowy. A i przy okazji staroświecki, bo na dole znajdziemy port micro USB zamiast USB-C. Minusem jest też fakt, że cały przedni front mocno odstaje od bryły, tak jakby był doklejony, a nie scalony. Co prawda smartfon jest zaoblony i nie najgorzej się wpasowuje w dłoń, ale jakoś ten rozmiar mi doskwierał, ale też nie na tyle, żeby mieć problemy z dosięgnięciem palcem do ciągle aktywnego i szybkiego czytnika linii papilarnych. No dobra, ekran 6 cali, 18:9, a rozdzielczość to jedyne HD+. Zagęszczenie pikseli to 270 pikseli na cal i to niestety jest odczuwalne. Niby duży ekran, ale przez rozdzielczość wszystkie treści są duże i sumerycznie nie mieści się na nim za dużo. Ostrość też nie należy do najlepszych, jest on stosunkowo głęboko schowany pod szkłem, kolory są słabo nasycone, troszkę wyblakłe porównując do Redmi Note 5 i chyba został pozbawiony powłoki leofobowej, bo palcuje się gorzej niż nie jedna wystawa sklepowa. Nad nim ulokowano białą diodę powiadomień. Kurde, można by pomyśleć tak, no lipa, no, no lipa. Ale paradoksalnie największym plusem tego ekranu jest fakt, że jego krawędzie nie są zrobione w technologii 2,5D. Jest ono w zupełności płaskie, więc jeżeli sobie kupimy dodatkowe ochronne szkiełko typowe 9H hartowane, to będzie ono pokrywać całą powierzchnię, więc cała powierzchnia będzie chroniona, nic nie będzie odstawać, więc będzie to ładnie wyglądać. Jeżeli będzie to też szkiełko hartowane zaoblone na krawędziach, to jeszcze będzie walor estetyczny. Ja generalnie nie rozumiem genezy powstania szkieł 2,5D w telefonie, bo to dla mnie nie ma żadnych plusów. Jest to bardziej podatne na stłuczenie, wygląda to gorzej, bo zazwyczaj to szkiełko jeszcze odstaje i jeszcze nie można nakleić ładnie szkiełka dodatkowego. Tutaj zresztą pojawi się ankieta, co wy o tym uważacie, czy się ze mną zgadzacie, czy też nie, czy takie samo zdanie macie, bo ja zaraz się rozgadam i to będę tak przedłużać. No, to jeżeli już tutaj w końcu coś w tym Redmi S2 pochwaliłem, to mogę może nie dalej po nim jeździć, ale prowadzić konstruktywną krytykę. Znajdziemy tutaj Snapdragona 625 i 3 GB RAM w moim przypadku, ale jest też wersja 4 GB RAM. I to jest o tyle dziwne, to jest abstrakcyjne, że inne telefony jak Redmi Note 4, Redmi 5 Plus i parę innych mają te same podzespoły, a praca tych telefonów jest w zupełności inna. To jest naprawdę coś niesamowitego. Gdy spojrzymy na mój ranking szybkości, to telefon jest po prostu wolny. Nie ma takich problemów jak Asus z RAM-em, choć też potrafi się zdarzyć, ale czasami potrafi przymulić przy odpalaniu aplikacji, a gdy ma zadane więcej czynności do obliczania, wtedy występuje zadyszka. Nie narzekałbym na to, bo to telefon za jedyne 700 zł i pod tym względem można przymknąć oko. Można to zaakceptować i powiedzieć, jest ok. Ale Mi A1 czy Redmi 5 Plus z identycznymi podzespołami były po prostu szybsze. Może to wynikać może z innej pamięci, może jest wolniejsza, bo raczej nie wynika to z oprogramowania, czyli Androida 8.1 z autorską nakładką MIUI w wersji 9.5.3. I jak zawsze, MIUI to nakładka schludna, ładna, spójna, z różnymi funkcjami, którą wiele osób pokochało i to dla tej nakładki wybierają telefony Xiaomi. W przypadku Redmi S2 na pewno nie wybiorą dla aparatu. Jest podwójny, główny 12-megapikselowy o świetle f2.2 i wielkością pikseli 1.25 mm i drugi 5-megapikselowy do wychwytywania głębi. Z przodu 16 megapikseli z diodą doświetlającą. Same zdjęcia są takie jak widać, nie ma w nich nic wybitnie dobrego, ani szczegółowości, ani ostrości. Czasami też dziwnie dobierał balans bieli, powodując, że kolory były kompletnie przekłamane, jak chociażby te realnie zielone kwiaty drzewa, albo realnie beżowe ściany kościoła, ale przynajmniej nie przepalał nieba jak to było w Asusie i nie najgorzej radził sobie z rozpiętością tonalną. Nocą też szału nie ma. Światło f2.2 robi swoje i sumarycznie to taki typowy aparat do jakichś 600 zł. Apka aparatu prosta i wygodna, lampa błyskowa, HDR, który może być automatyczny, filtry i parę opcji, w których znajdziemy m.in. samowyzwalacz czy też różne dodatkowe ustawienia. Przesuwając lewo-prawo mamy różne tryby, m.in. ręczne, ale regulować można tylko balans bieli i ISO.
Muzycznie też szału nie ma. Znajdziemy przeciętny pojedynczy głośnik zewnętrzny na dolnej krawędzi, ale za to nie najgorsze audio na słuchawka, które mogą być na jacka 3,5 mm. To znaczy nie najgorsze jak na te pieniądze. Nie ma tu wielkiej głębi, ale i tak zadowoli pewno nie jedną osobę i będzie wystarczające. Ogniwo ma 3080 mAh i wydawać by się mogło, że jest to bardzo mało, ale wyniki na jednym ładowaniu z ciągle włączonym LTE od rana do nocy to minimum jakieś 6 godzin włączonego ekranu. Dla mnie jest to niebywałe, tak samo jak i slot na karty SIM. Jest podwójny, ale nie hybrydowy. Można mieć zarówno dual SIM, jak i kartę microSD jednocześnie. Oprócz tego Bluetooth wersji 4.2, dioda podczerwieni do sterowania urządzeniami multimedialnymi, radio FM i obsługa wszystkich polskich pasm, czy dobry system lokalizacji GPS, który nie zawiódł mnie podczas nawigacji Google Maps. Zestaw niestety nie ma ładowarki z technologią Quick Charge, jest tylko 5V 2A. Oprócz tego znajdziemy przewód microSB czy też silikonowy, dobrze sposowany case. Podsumowując i reasumując, i tak wiem, troszeczkę tutaj się w międzyczasie zgoliłem i troszeczkę inny kadr, ale postanowię nagrać jeszcze jedno podsumowanie, żeby tak dosadniej przedstawić to, co uważam o tym telefonie. Możemy go kupić w Polsce za około 700 zł lub w Chinach za około 500-550 zł, w razie czego wszystkie linki umieszczam Wam w opisie pod filmem. I teraz tak, Redmi S2 jest wykonany z plastiku, czyli no nie za bardzo. Cały ten przedni front odstaje, tam jest wyświetlacz, który kolory ma takie sobie i dodatkowo jest tylko rozdzielczość HD Plus na 6 cali, no to tak, no nie za bardzo. Mamy też no taką sobie wydajność, nie ma jakoś tam wybitnie dobrych multimediów, jeżeli chodzi o aparat i audio. Mamy port microSB i w tych samych pieniądzach możemy kupić na przykład Redmi 5 Plus, który jest telefonem mniejszym, bardziej poręcznym, a z tak samo dużym ekranem. Jest wykonany z metalu, także dużo lepiej. Ma ekran, jak pamiętam, o lepszych kolorach i ma rozdzielczość Full HD Plus, więc to wszystko ładniej wygląda. Też jest port microSB, ma większą baterię i jeżeli chodzi o aparat, to jeżeli ten jest tutaj lepszy, to i tak jest za słaby, żeby mówić, że coś jest lepsze. To i tak jest na jakieś przypadkowe, szybkie zdjęcia, ale nie na jakieś tam wakacje. Możemy też dołożyć do Mi A1, który jest lepiej wykonany, ma port USB-C, ma dużo lepszy aparat, też jest tam bardzo dobra bateria. Albo dołożyć 200 do Redmi Note 5, który jest no po prostu kurde no lepszy pod każdym jednym względem. I teraz pytanie podstawowe brzmi do Was. Po co jest Redmi S2? Bo ja po 3 tygodniach absolutnie nie wiem, w ogóle po co, no kurde, no po co to się nogi noco, ale tutaj się pojawi ankieta, możecie ocenić w gwiazdeczkach ten telefon, jak Wam się podoba, ale dajcie znać w komentarzach po prostu, no po co jest ten telefon, no ja po prostu, nie, ja go nie polecam, absolutnie, nie, bo ja zapomniałem tak powiedzieć, że nie polecam, w sensie wybrałbym Redmi 5 Plus, jeżeli chciałbym troszeczkę taniej kupić, a jeżeli naprawdę chcę mieć dobry telefon, no to Redmi Note 5, w sensie dobry telefon w dobrych, rozsądnych pieniądzach, to Redmi Note 5, tak. No, to myślę, że na tyle. No, no. Dziękuję. Jeżeli się podobało, zostaw łapkę w górę, jeżeli nie, no to łapkę w dół. Jeżeli chcesz być na bieżąco, zasubskrybuj mój kanał. To na tyle, dziękuję za oglądanie, do następnego razu, cześć!